Paweł mówi: wiem, jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by było samo w sobie nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto jest za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością, lecz przez swój pokarm zatracasz tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. A bowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Rzeczy drugorzędne, rzeczy nie mające bezpośredniego wpływu duchowej rzeczywistości, to rzeczy, które muszą być wyeliminowane z naszego życia, jeżeli chodzi o formę komunikacji z drugim człowiekiem. I nawet jeżeli chodzi o formę komunikacji z samym sobą, rzeczy drugorzędne, to one niszczą ludzi i niszczą relacje międzyludzkie. Rzeczy drugorzędne. Tu jest napisane: niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Wystarczy się skupić na rzeczach drugorzędnych i przenieść je piętro wyżej. I momentalnie jesteśmy w stanie niszczyć zamiast budować. To jest bardzo łatwe. Bardzo łatwe jest bronienie własnych przekonań, które nie mają żadnego wpływu na Królestwo Boże. Dlatego, że jest to moje. Ja mam takie przekonania. Jeżeli twoje przekonania nie są przekonaniami, które mają wpływ na Królestwo Boże, to je schowaj gdzieś. Schowaj je sobie gdzieś. Jak ci służą, to niech ci służą po cichu. I nawet się nimi z nikim nie dziel. Nie mów innym ludziom o tym. Nie instruuj ich. Nie próbuj ich przekonać do tego, że masz rację. Drugorzędne sprawy to sprawy nie mające wpływu na Boże Królestwo. Nie pozwól na to, żeby drugorzędne rzeczy burzyły rzeczy pierwszej ligi. Bo to rzeczy pierwszej ligi budują i kształtują. Rzeczy drugiej ligi nic nie znaczą, jeżeli chodzi o budowę Królestwa. Jeszcze raz mówię, jeśli coś ci służy, niech służy to tobie. Bo niekoniecznie będzie to służyć innym. Niekoniecznie też to będzie miało jakikolwiek wpływ pozytywny na drugiego człowieka. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, żeby można było iść głębiej w relacjach. Trzeba porzucić drugorzędne przekonania. Rozumiecie? A wtedy nasze umysły otwierają się na głębokie, praktyczne prawdy Boże. Głębokie, praktyczne prawdy. Jeśli dziś kniecie cię coś, co jest drugorzędne, to weź to podepcz. Wyrzuć to. Powiedz: Boże, poniżam to. Bo to nie jest ważne. Bo to nie jest istotne. I ja to poniżam. Wzywam twojego imienia, Jezus, nad tą sprawą i ustawiam ją w odpowiednim miejscu. Nie będę nikogo przekonywał do tych rzeczy i nie będę sam siebie infekował powagą tej sytuacji. Drugorzędne rzeczy to rzeczy mniej ważne. Rozumiecie? Mniej ważne. Diabeł przede wszystkim bazuje w kościołach przebudzeniowych na manifestacji drugoplanowych rzeczy. Ludzie się zajmują drugoplanowymi rzeczami, podnosząc je do wysokiego standardu. Mam takie przekonania, wiem, że tak jest. Jeśli służy to budowie Królestwa, super. Jeśli służy to tylko tobie, to zachowaj to dla siebie. Tylko i wyłącznie. Bądź człowiekiem mądrym. Potężny Święty Duchu, Ty, który jesteś Bogiem mądrości, wzywamy Cię nad każdym z nas. Ty, który jesteś wiecznym i tym samym Bogiem, wzywamy Cię nad każdym z nas. Ty jesteś tym, który ustala priorytety w naszym życiu. My w tej chwili przekierowujemy nasze oczy na rzeczy, które są rzeczami pierwszej linii, rzeczami, które są najważniejsze, rzeczami, które budują Twoje królestwo, które powodują rozwój mocy, miłości i wiary. Wywyższamy Cię, potężny Boże, Ty, który jesteś Bogiem porządku duchowego. Uwielbiamy Cię za to, chwalimy Cię, uwielbiamy Cię, Jezus, podnosimy Twoje imię nad naszym życiem, uwielbiamy Cię, potężny Synu Boga, Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. I jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. I jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. I jakże wzniosły jest Twój tron, jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Ty rządzisz narodami. przerywam tą ciszę, ja przerywam tą ciszę. Bóg wzbudza ludzi modlitwy wedle swojego serca, wedle swojego serca. Módl się tak, jak masz w swoim sercu. Nie mamy zgody na milczenie. Jeśli chcesz płakać i wołać teraz do Boga, to módl się tak, jakie masz położenie w sercu. My przerywamy tą ciszę, ja przerywam tą ciszę. Diable, zabieraj swoje pazury. Ojcze, my stajemy w tym okie, za kościołem. 非常能够。反正这样子，Jezus został wywyższony. Został wywyższony, ale warunkiem wywyższenia Jego było to, że On uniżył swoje życie. Kościół jest wywyższony, ale często prezentujemy złe postawy. Jak prezentujemy złe postawy, to nie jest dobrze. Chciałabym, żebyśmy się o to modlili. Coś wam przeczytam. Przeczytam wam coś o Jezusie. Kiedyś byłam na pewnym spotkaniu i pastor kościoła powiedział do pewnej dziewczyny: ja już muszę iść. Chodź. Opowiedz o Jezusie. Nie bądź teologię. Opowiedz o Jezusie. 7 postaw uniżenia Jezusa. To jest słowo do kościoła. Bóg chce wzbudzić respekt, między innymi do służby prorockiej. Wiecie dlaczego? Bo kiedy przychodzi słowo od Pana, to trzeba klęknąć i powiedzieć: tak mówi Pan, i idziemy w tym kierunku. Ale z uwagi na to, że wielokrotnie jest mówione słowo nie od Pana, to mamy wywalone na to wszystko, co mówi Pan potem tak naprawdę. Dlatego bardzo ważne jest, aby dawać przykład swoją postawą, tak jak Jezus. Wyparł się samego siebie, ogołocił samego siebie, odłożył na bok wszystkie swoje boskie atrybuty. Przyjął postać sługi, niewolnika. Stał się podobny ludziom. Kolejny krok w dół. Umieścił się na tym samym poziomie, co rasa Adamowa. Postanowił stać się normalną ludzką istotą, doświadczając tego samego, co potomkowie Adama, z wyjątkiem grzechu. Okazawszy się z postawy człowiekiem, w aspekcie ludzkim nie odbiegał on od mężczyzn w tamtym czasie. Wyglądał jak normalny facet. Podobny był do nikogo. Jedynie Duch Święty mógł objawić prawdziwą boskość Jezusa, ukrytą w ciele. Uniżył samego siebie, stając się normalnym człowiekiem. Jezus nie był żadnym władcą, generałem wojska, ani nawet kapłanem. Przyszedł na tę ziemię w postaci człowieka. Pochodził z rodu Dawida, ale w tamtym czasie był to ród znajdujący się w stanie upadku, poniżenia, który utracił swoją pierwotną królewską chwałę. Jako człowiek doświadczył ostatecznego losu wszystkich ludzi, czyli śmierci. Przeszedł tą drogę do samego końca. Jezus umarł śmiercią krzyżową. Nie umarł na łożu otoczony krewnymi. Nie umarł w komfortowych warunkach wśród krewnych, lecz zmarł śmiercią krzyżową jako przestępca, w bólu i wstydzie, wiszący nagi na krzyżu, rzymskim narzędziu zbrodni. Tak uniżył się Twój Pan. Droga awansu w Królestwie Bożym jest zupełnie inna niż w świecie. Tu się nie przepychamy łokciami. Pan! Rozumiecie? Tu jest zupełnie inna postawa. Postawa uniżenia. Jezus się uniżył. I jak się chrzcił, to się rozstąpiło niebo i padł głos z nieba: to jest Syn mój umiłowany. I Jego słuchajcie. Niech to wchodzi w ciebie jak w masło. To jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Rozumiecie? Zdobył wartość w ukryciu. W ukryciu, w ukryciu, w ukryciu zdobył wartość. Rezultat uniżenia Jezusa. Apostoł Paweł napisał w liście do Filipian: dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Rezultat uniżenia Jezusa. 7 aspektów wywyższenia Jezusa. Bóg wielce go wywyższył. Bóg obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolana. Pokłonią mu się ci, którzy są na niebie, pokłonią mu się ci, którzy są na ziemi, i pokłonią mu się ci, którzy są pod ziemią. Wszelki język wyzna, że Jezus jest Panem. Jezus został wywyższony dzięki swojemu uniżeniu. Zrobił to jako człowiek, bo inaczej nie byłoby napisane, że był doświadczony we wszystkim. Nie moglibyśmy się z nim nigdy równać. Rozumiecie? Zrobił to w ciele. Zrobił to w ciele i ty i ja możemy prezentować postawy Jezusa. Możemy prezentować postawy Jezusa. Czy chcesz prezentować postawy Jezusa? One są totalnie inne niż to, co prezentujesz w świat. Rozumiecie? Chodzenie w Duchu Świętym to prezentowanie postaw Jezusa. Kiedy będziemy prezentować postawy Jezusa, to Kościół będzie świecił, bo Kościół jest Jego ciałem, Jego oblubienicą. Rozumiecie? Duch Święty nie manifestuje się inaczej jak przez nas, jak również diabeł. Diabeł nie przychodzi jak para wodna, tylko przychodzi przez ludzi. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Lecz nie tak będzie między wami. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Trzeba się do domu zejść, aby być wywyższonym. Trzeba się uniżyć. Rozumiecie? Aby być wywyższonym, trzeba się uniżyć. Chcesz być wielki? Musisz się stać sługą. I to nie może być teoria. To nie może być teoria. Rozumiecie? Mam 2 lata w Panu i jestem apostołem. Mogę wszystko krytykować na internecie. Nie możesz! Nie podciągniesz wszystkiego pod to. Niech ci nikt nie lekceważy z uwagi na twój młody wiek. W taki sposób nie zdobywa się wartości. Rozumiecie? W taki sposób diabeł szydzi z kościoła, dłubie w nosie i mówi: masz. Byłeś panem 5 minut. Byłeś panem sezonu, jednookim królem wśród ślepców. A my tak nie chcemy. My chcemy prezentować prawdziwie postawy Jezusa. Rozumiecie? Prawdziwie chcemy prezentować postawy Jezusa. Ja w pierwszych latach swojego życia postanowiłam, że będę służyła Arturowi. W ukryciu będę służyła Arturowi. Tak postanowiłam przed moim Panem. Chcę ci się podobać w ukryciu. I z tego czasu Bóg mi wywyższył. Powiedział: to moja córka umiłowana. Jej będziecie słuchać. Rozumiecie? To jest standard nieba. To standard nieba. To standard nieba. Mowa. Któż jej słuchać będzie? Ja chcę. Ja chcę. bo ja chcę wymiernych efektów. Nie chcę chwilowego tańca. Chcę zupełnie inne efekty. Jeśli widzisz, że twoje postawy są antychrystusowe, nie porzucaj dobrych wzorców. Bierz przykład z dobrych wzorców. Musimy być ludźmi standardu. Tak samo jak nie każde słowo, które się wychodzi i się mówi, to jest słowo od Pana. To tak nie działa. Rozumiecie? Mamy prorokować, ale mamy to sądzić. Mamy to sądzić. To nie Pan, siadaj. Ja byłam uczona tak. Spóźnił się ktoś do kościoła i potem wychodzi i mówi, mam słowo od Pana. A pastor mówi, siadaj, nie masz żadnego słowa od Pana. Śmierdzący lenią. Słuchajcie, to jest... Ja wiem, że to jest nieładne, ale to, co jest w ogóle antychrystusowe, musi być poniżone, bo to nie jest świat. To nie świat, to Kościół Boga żywego. To nie humanistyczna jakaś grupa, która nie miała co w życiu robić, złączyła się, aby pobrykać w niedzielę o 10:00. To nie tak. Jesteś nieposłuszna swojemu mężowi, a wychodzisz, mam słowo od Pana. Nie masz słowa od Pana, ponieważ Pan do ciebie mówi. Bądź posłuszna swojemu mężowi, którego widzisz, bo jakże chcesz być posłuszna Panu, którego nie widzisz. Amen! 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 To standard nieba. Jeśli widzisz, że masz niefajne postawy, że krytykujesz pastorów na internecie. Nie każdy wszystko może powiedzieć. To przeproś za postawę. Powiedz, przepraszam cię. Wczoraj zobaczyłam na internecie fajny napis. Inteligentny przeczytał i wysnuł wniosek, a głupi przeczytał i skomentował. Rozumiecie? Ojcze, my dziękujemy Tobie za porządek Ducha Świętego, za porządek Ducha Świętego. Uwielbiamy Ciebie, cudowny Święty Boże. My uwielbiamy Ciebie za porządek Ducha Świętego. tylko Ty. Już na zawsze jesteś mój ukochany. Tylko Ty. Tylko Ty. Już na zawsze jesteś mój ukochany. Tylko Ty, tylko Ty, już na zawsze jesteś mój ukochany. Tylko Ty, tylko Ty, już na zawsze jesteś mój ukochany. Na miesiąc powiększała się liczba ludzi przeklinających nas. I życzących nam źle. Ale był pewien szkopuł. Nigdy na nas nikt nic nie miał. Bo nasze postawy były święte. Sądzono nas. Potem uniewinniano. Bo nasze postawy były święte. Mogli się z nami nie zgadzać, ale nie mogli nas osądzić. Bo nasze postawy były święte. Wszystko to, co masz w środku, jest widoczne. widoczne przez Twoją postawę na zewnątrz. Jest napisane, Jezus zobaczył ich wiarę. Co On zobaczył? Ich postawę. Kiedy nieśli przyjaciela w kocach, rozebrali dach, zaryzykowali więzienie i krzywdę. Widział ich postawę. On nie widział w duchu. On widział fizycznie. Postaw się nie ogląda w duchu, tylko fizycznie. Dzisiaj przed spotkaniem jeden człowiek od nas z kościoła powiedział mi pewien sen. To było coś, co Bóg mówi do niego. Ale podczas uwielbienia uświadomiłem się, że to jest słowo prorocze. Śniło mu się, że w mieszkaniu, w którym był, na balkonie stał koniem. Chciał wyskoczyć przez balkon, a on biegł ratować tego konia. Nie chciał mu pozwolić na to, aby koń wyskoczył przez balkon i się zabił. Koń to jest symbol cielesnych, naturalnych umiejętności człowieka. Pozwól, żeby on się zabił. Niech wyskoczy przez ten balkon i roztrzaska się o beton. Nie bój się. On ci jest do niczego niepotrzebny. To jest twoja iluzja. Iluzja. początkiem, końcem on, początkiem, końcem on, jedyny w Trójcy Bóg. Ojciec, Syn i Duch, Barankiem Niebieskim Lwem, Barankiem Niebieskim Lwem. Od wieków wiecznych, wiecznie trwa, swych dłoniach trzyma czas, początkiem, końcem on. z was, którzy macie problem z kreatywnością. Jeżeli widzisz, że masz problem taki, że nie jesteś w stanie kreować, a masz to w sercu. Stoisz w jakimś miejscu i nie potrafisz uszyć tego, co włożył w ciebie Bóg. Wyjdź do przodu. Każda osoba, która ma problem z kreatywnością, Dalej słyszysz lepiej. Powiedz, że potrafisz w sprawach małych i dużych. Hallelujah, Święty Duchu, Ty, który jesteś Stwórcą. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Hallelujah, Twórcze umysły. Potrzebuję uzdrowienia fizycznego albo uwolnienia od demonów. Chcę, żebyś wyszedł do przodu. Uzdrowienie fizyczne, cokolwiek Cię boli, cierpisz w ciele, cierpi Twoja dusza. Wyjdź do przodu. Nie oddawaj diabłu najdrobniejszego kawałka swojego życia. Na ostatniej rozmowie Mojżesza z Faraonem. Faraon powiedział tak: wyjdźcie, ale zostawcie wasze bydło. Zostawcie je. Wtedy Mojżesz jednym tchem zawołał: ani kopyto nie zostanie w Egipcie. Ani kopyto nie zostanie w Egipcie. Nie pozwalaj, żeby coś w Twoim życiu pozostawało w ziemi egipskiej, w domu niewoli. Ziemia egipska to dom niewoli. Podchodźcie ewangeliści, módlcie się o nich, kładźcie na nich ręce. Uzdrawiajcie ich i uwolniajcie. Podchodźcie, podchodźcie do każdego, po kolei. Hallelujah. Hallelujah. Święty jest nasz Pan.